Cześć moi kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej to wygląda wszystko niż zawsze, jeśli chodzi o mój kanał. Jak widzicie mój kanał jest pusty, ponieważ jest na nowo utworzony. A dlaczego to zaraz wyjaśnię. Wczoraj 27 listopada o godzinie 15.32 zostało schakowane moje konto Google i wszystkie konta z nim związane, m.in. YouTube. A YouTube był przede wszystkim głównym powodem do schakowania mojego kanału, żeby wykorzystać go do niecnych celów. Mój drodzy, konto schakował Witalik Buterin, Rosjanin, 27-letni miliarder, który robi kasę na bitcoinach. Wykorzystał mój kanał do, jak niektórzy zauważyli, do tego, żeby zrobić transmisję na żywo o Bitcoinach, jeśli widzieliście tę transmisję na żywo, tego live'a, widzieliście z jakim rozmachem jest to robione, to jest człowiek nieobliczalny i nie rozumiem dlaczego taki virtuos, ponieważ tak go trzeba nazwać, obeszed wszystkie zabezpieczenia Google'a. Dwie skrzynki mailowe, które mam: mail główny, pomocniczy i weryfikacja telefoniczna. Bo wiecie, jeśli macie kanał YouTube, macie podwójną weryfikację, którą możecie sobie założyć za, założyć, żeby zabezpieczyć swoje konto. I osiem kodów, które miałem: też pomocniczek do logowania, żeby się zalogować, też złamał. Więc moi drodzy, człowiek, który w 2013 roku dostał nagrodę honoris causa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki, wykorzystuje swoje wykształcenie do tego, żeby innych pozbawiać czegokolwiek. Bo to jest kradzież, przestępstwo. Oczywiście sprawa została zgłoszona na policji. Ja nie wiem, czy polski wymiar sprawiedliwości ma siłę sprawczą w Kanadzie, bo to jest, to jest Kanadyjczyk rosyjskiego pochodzenia. Urodził się w Kanadzie, jego rodzice byli, są Rosjaninami. W Kanadzie się kształcił. Także, bo poczytałem, jest szereg informacji na jego temat, nawet w Wikipedii. I według mnie, ta nagroda powinna mu zostać odebrana, ponieważ to jest, to jest przestępca, moim zdaniem. Jest to przestępca doskonały, yy, który podejrzewam, nie jest w ogóle do, do złapania, bo, bo tak działa w internecie, że. Że jest nieuchwytny i nawet jak się go złapie, to nic mu się nie udowodni, chyba że ktoś naprawdę straciłby miliardy. Dopiero wtedy ktoś by się tym na poważnie zajął. No, my, szarzy ludzie, którzy mamy na kanale powiedzmy 50 tysięcy subskrypcji, moja praca sprawi 9 lat nakręcania filmów i materiałów, żeby móc wam wytłumaczyć aspekty techniczne. I, 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 I po prostu niektóre niedogodności związane z awariami pojazdów mechanicznych, które sam doświadczyłem, nikt mnie tego nie nauczył, sam się tego nauczyłem, więc tę wiedzę chciałem przekazać dalej. Teraz wraz z moim synem Kevinem, w którym prowadzimy firmy wspólnie, chcemy zacząć od nowa. Jest to początek nowego kanału. Niestety, no muszę, że tak powiem, chyba troszeczkę batalię stoczyć z YouTube'em, ponieważ konto moje zostało usunięte wskutek tego, że były tam publikowane nie, nie, niedozwolone treści, to znaczy bitcoiny. Ech. Więc, jak widzicie, nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią nas przed hakerami. Nie wiem, padło na mnie i na jeszcze jeden kanał, który, na którym live leciał. To był chyba też polski kanał. Brak mi słów po prostu, no. Powiem tak. Musimy rozpocząć ten kanał na nowo. Wszyscy, którzy mnie odnaleźli lub odnajdą, prosiłbym o subskrypcję. Miałem naprawdę dużo subskrypcji, chyba zasłużonych, bo 50 000, 51 200 subskrypcji to jest naprawdę już sporo, jeśli chodzi o, o tak, tak ubogi kanał. Myślę, że moja wiedza była przydatna dla Was, więc jeśli mogę Was prosić o pomoc i subskrybowanie kanału mojego, powrotnie. Będę bardzo bardzo wdzięczny i na pewno się tym odwdzięczę. A na początek rozwoju mojego nowego kanału od początku, starego kanału od nowa, że tak powiem, w nowym wydaniu. Chciałbym zacząć z jakimś przytupem. O tym będzie niedługo film z prośbą, bo będę potrzebował jedną rzecz, ale licząc na Was i na Waszą pomoc. A głównie chodzi mi tutaj o, o, o ludzi, klientów, czy tam moich fanów z okolic mojego miasta, z rejonów, z Rybnika. Chcę zrobić jedną rzecz, której jeszcze na, na YouTubie chyba nie było. Nie znalazłem, szukałem, nie znalazłem, ale to, to będzie w późniejszym czasie. Także moi drodzy, jeśli jesteście w stanie kliknąć suba, bardzo proszę, to nam pomoże. Będzie nas motywowało z Kevinem do wspólnego tworzenia tego kanału od nowa. I myślę, że to chyba będzie jeszcze lepsze niż, niż było. Będziemy się chociażby starali, bo naprawdę to co, jest, to, co się stało, to jest chamstwo, że człowiek posiadający taką wiedzę wykorzystuje, wykorzystuje tą wiedzę do takich celów, a nie innych. Yy, oczywiście jest skryty na cztery łapy i kuty na cztery łapy. Podejrzewam, że jego pieniądze nikogo nie przekonają, bo niestety. Jak wiecie, kto ma kasę w Stanach, jest, jest Bogiem. Tak to jest, masz pieniądze. Po prostu przekazał miliony dolarów na pomoc do walki z COVID-em, już jest człowiekiem, którego noszą na laurach, ale nikt nie widzi tego, jaką krzywdę wyrządza innym ludziom. Niestety, takie jest życie, moi drodzy. Także zabezpieczajcie swoje konta, sprawdzajcie, trzeba zmieniać hasło, ja tego teraz nauczyłem. Mimo to, że mamy Trzy, trzy etapy weryfikacji, logowania, które możemy zawsze potwierdzać telefonem, i tak dalej. YouTube, firma Google nie ustrzegła się przed tym człowiekiem. Jeśli macie jakieś sugestie i podpowiedzi dla mnie, jak mogę odzyskać moje konto, jeśli ktoś może jest w stanie mi pomóc. I siedzi w jakimś, że tak powiem, środowisku informatycznym i ma jakąś wiedzę na ten temat. Bardzo będę wdzięczny za pomoc. Naprawdę. Oddzięczę się Wam moi drodzy bardzo. Moimi filmami, bo, bo tylko tym mogę się odwdzięczyć, pomocą. Także. Jeśli ktoś jest, kto, kto zna temat i wie gdzie uderzyć do YouTube'a czy do, do Google'a, ogólnie firma Google wszystkim zarządza, bo tworząc konto na Google, jak wiemy. Mamy konto na YouTubie, więc zostało moje konto skradzione, schakowane, przejęte. Nie ma w ogóle starego konta pod moim adresem mailowym. W ogóle wszystko trwało 3 minuty i straciłem dorobek moich 9 lat filmów, czy 5? Ja już nie pamiętam, bo tego dosyć sporo było. Długo, długo to trwało straciłem to wszystko w trzy minuty. Moi drodzy, zapraszam do, sub, do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście oglądajcie. Są tutaj trzy filmy, które już kiedyś były. Wrzuciłem je, żeby coś się na tym kanale działo, bo, jak jest, bo jeśli kanał jest pusty, wiadomo, on jest martwy. A dzięki Wam może odżyć na nowo ten kanał. Także moi kochani, liczę na Was, na Waszą pomoc, na suby do następnego filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło. I pamiętajcie, lewa w górę, nie, podajcie, nie poddawajcie się, ja też się nie poddaję, zaczynam niestety od nowa takie życie. Może uda się odzyskać moje stare konto.